to jest mój ulubiony monolog! O, stokrotko! Dla wyrosłaś na zbliższach mojej miłości! Krzyczę? No? Przeginasz. A, bo tu Harry! Tfu, Harry w ogóle mnie nie słucha! Przecież on się mistrzy do publiczności podczas całego mojego monologu. Przecież ja muszę tu przycisnąć, że oni zauważyli, że ja w ogóle jestem! O, stokrotko! Nie wydaje mi się, żebym krzyczał. Co mam szeptać? Stokrotko, która wyrosłaś na szkole bez sensu. Ja nie należę do ludzi, którzy narzekają. Ale tego! Tego nie jestem w stanie już zjeść! Koniec! Uważasz, że gwiazda operetkowa nadaje się do głównej roli w Matce i Córce, tak? Tak! Przepraszam najmocniej, tak się jest do dupy i tylko ode mnie zależy, czy cokolwiek z tego będzie. Ani autor, ani reżyser nie wiedzą, co chcą zrobić! Córka weszła i zastała matkę w łóżku ze swoim chłopakiem. Blackout! A kiedy zapala się światło, matka siedzi na szafie. Z teatrem objazdowym graliśmy w najprymitywniejszych miejscach, ale na scenie było pysznie i bogato. Było święto. Słuchaj go, synku. Atmosfera dziś w teatrze jest następująca. Zachmurzenie duże ze skłonnością do burz. George Bush! A ty z czego się cieszysz, cholera jasna, z recenzji? Natychmiast się uspokój! Puść mnie! Dopiero wtedy, kiedy się uspokoisz!